Bardzo serdecznie po jednym odcinku z Medievala 2 Total oczywiście na modzie Stainless Steel. No i cóż, nasza armia tutaj płynie, by zdobyć Iralkion i potem chciałbym jednak ruszyć gdzieś tutaj na Korynt. Ale dobra, pierwszy ten cel, Iralkion. Czy mamy wszystko pobudowane w tej turze? Chyba tak wszystko się buduje. Dobra, no to po prostu kończymy turę. I co dalej? No nie wiem, zobaczymy. Aha, znowu. Nowo oblegają nam Benghazi. Nowo. Ja będę pewnie w kółko te Benghazi oblegać. No ale dobra. W sensie Benghazi już mamy jako zamek drewniany, więc troszkę łatwiej. Bizancjum odparliśmy ich pierwszy atak, więc troszeczkę ułatwiliśmy przeżycie Seldżukom. Ale musimy się też po prostu zacząć coraz szybciej wypędzać jednak Bizantyjczyków, albo ich zaatakować właśnie od drugiej strony, nie? Wtedy oni będą już w ogóle osłabieni i to naprawdę mocno. Będą się jakby rozbici na kilka frontów. No dobra, mamy mistrzowską gildię złodziei. Bierzemy. Król Portugalii sobie kopnął w kalendarz. Pan Corleone, czy nas atakujesz? Znowu widzę. Dużo to jest chyba niedobitków. Czy nas nie zaatakują? Nie wiem. Oby nas zaatakowali szturmem i tyle. Tutaj budujemy stajnie. Osada oblężona. Pari mamy zablokować. Okej, okay, ale tego jakoś nie chcę na razie robić. Antiocha. Będzie bazar. Robić kasę. Alagba, Bakehouse pod rozwój. Medce nam się to wybudowało, to drogie coś. No to nie będzie to. W Akrze farmy. Tortosa nic nie możemy, nie będzie więc to, zostało Mason Hut i Kair. Kair możemy już wyścigi organizować, teraz budujemy bibliotekę. Aleppo, nie będą stajnie, nic nie możemy przeszkolić. No i Rodos, na Rodos niech będzie to. No i okej, okay. No i nas tutaj widzę. Chcieli zaatakować. No i zwaliłem, chyba widzę. Mogłem już zaatakować na następnej turze, no ale dobra. Widzieć Trebizond, jest tu Trebizond. Jest to już forteca. Trzeba będzie naprawdę zaatakować dosyć sprawnie. Tu mamy szpiega i imama. Możemy tu zwerbować oddziały, więc już zacznijmy coś werbować. Dobra, więc kończymy turę. W sumie w tym wypadku może pójdziemy na ten Korynt. Jest sultan. Tak, taki trik zrobimy. Pójdziemy na ten Korynt, odpuścimy jednak Iralkion. Szybciej ruszymy właśnie na Korynt. Tam się już okopiemy w Grecji. No a co dalej, to zobaczymy. Oby Syria nas zaszturmowała, bo wtedy to obronimy na luzie, myślę. Okej, ci nas zaatakowali w porcie. A Bizantium znowu atakuje Iconium. The infidels stand outside our walls. Mega ciekawe, no będziemy wam musieli ewentualnie wyjść, jeśli chodzi o... To? No, ale zobaczymy. Chyba jednak Syryjczycy chcą wziąć głodem po prostu. Ktoś umarł. Sabotaż mamy. Nie. Akrze. A tak przesunąć kolejność. Teraz powinno być ok. Dobra. Naam, great sultan. Corset. We must anchor. Dobra, tutaj mamy jedną flotę taką. Mega słabą. Dobra, wy do portu. Bierzemy ciebie, ciebie. Weźmy tych, tych. Orders. Orders. Naam. Naam. Get ashore. I możemy oblegać już Iralkion. Super. Narodo, sobie zwerbujmy dwa oddziały chłopów. No nie wziąłem ich, ale co mi tam. Wieści rodowe. Ten sobie umarł. I tak. Zajmiemy się tymi pozostałymi. Rami. Dym meczet.
Aleksandrii, myślę, że teraz to wybudujemy. W Jerozolimie to, żeby nadal przeszkalać. Adanie nam się to już ulepszy. No to budujemy port dla zasady i Edessa nie będzie to. No i dobra, trzeba wpierw rozgromić tą armię tutaj. Nam się tu pojawiła. Yes, Sultan. Your enemy to pana. Tutaj zapiszemy sobie jako pod testem, co to zapiszę. To jest family member Augustinos Armenopoulos. Swiftly, więc cóż. I care not. Just kill them. Wiemy po prostu. Obroni znowu osadę. Ponieważ Bizantyjczycy są tchórzliwi, więc trzeba ich tutaj po prostu odeprzeć, nie? No bo to jest, nie wiem czym oni nas atakują. Jakimiś takimi oddziałami właśnie i kategorii. Oni nas atakują. Najsłabszymi jednostkami, tych nie chciałbym używać w tej bitwie. Bo są dosyć mocno poobijani. Dobra. Czy mają w ogóle jakiś strzelc w tej armii? Pewno mają zwykłych, podstawowych Spearmenów, w tym jeden mocniejszych z Koatoi. Dwa oddziały mocniejszych Spearmenów. I dwa oddziały konnicy. Ale konnicy z oszczepami, dobra. My tu prowadzimy, jeśli chodzi o to. Was, dobra. Zabezpieczenie was stajmy tutaj. Tak, może tutaj się ustawimy o tak. Dobra, was. Pierwszy oddział, który poślemy na zabawę. Zajmie się po prostu poobijać. Ich Spearmenów, ale dobra, widzę, że mam do czynienia. O! Oni mają większą siłę, mocniejszą rażenie, jakby damage'owo, to jest ten problem. Co ci tam was panikowali już mocno? No co, Jezu, wy... Ale dajcie im się tak pobijać. Tak powiem. Dobra. Was teraz trzeba wykorzystać. No i dobra. To
jest w sumie dosyć liczny oddział generalski. No dobra. Victory is well within our grasp. In time our foe will surely see this and lose heart. Prawy tutaj wy sobie postrzelajcie w nich tak ładnie. Victory is well within our grasp. In time our foe will surely see this and lose. I generał obrywa. Mamy naszych tych kolegów. Only half the enemy force remains. We must pray they lose their will to fight. Okej, i wy tutaj. No nie powiem, jednak czasami te jednostki są naprawdę, że tak powiem, pośledzone. We have cut off the serpent's head. The enemy general is slain. Let's see how these snakes fight without their head. Okej, spanikowali już, widzę. Coś tu jeszcze się bije, ci do końca widzę walczą. Panowie. All praise to Allah. You have left our Przestać strzelać. They run like children. Scour them from the field. To koniec, wygraliśmy. Troszeczkę więcej ludzi straciliśmy, bo aż 300. Ale w sumie przez to, że to mamy to, odejmijmy sobie tak te wojska zaraz. Okej. I w sumie przeszkolimy sobie te wojska, tutaj tak szpiegu. Pokazuj nam pod Niceą, co się dzieje. I dobra, zajmiemy się teraz tym. Bo ci nas stąd głodem. Ale wiesz co, ja tą bitwę zrobię już sam poza kamerami. Widzimy się za chwilę. No jesteśmy z powrotem. Troszeczkę ludzi potraciliśmy, ale obroniliśmy osadę. Połączyłem tutaj część, jest to oblężona, wiadomo. Ale już nie jest. No i tak, tutaj oblegamy Iralkion, relacje pogorszone, Sycylią też wiadomo. Wszakże ich zaatakowaliśmy. Wejdziemy naszych dyplomatów. Albo nam po prostu oni... Poumierali. Gdzie jest kolejny nasz dyplomata? Jest tutaj. Idziesz tu, kolego. No dobra, kończymy turę. Oj, coś tutaj rzuciłem jeszcze. No ale dobra. No i zaatakowali naszą flotę, ale całe szczęście jej nie zatopili. Dobrze. Nasza flota żyje. Ale nic nam to nie uszkodziło naszych... Nie zniszczyło naszych planów podbojowych. Bo nasze wojska już oblegają Iralkion, więc go zaraz zdobędziemy. Idziemy kolejną wyspę.
Najbardziej upierdliwi są jednak Sycylijczycy. Najbardziej upierdliwa frakcja, wieści rodowe, niech się rodzą te dzieci. No i jesteśmy pod Koryntem. Tutaj mamy już lepsze oddziały dostępne. Pod budowy w Taimi. W sumie ich będzie. Nie, Stone Mason. W Bengazji. Budujmy jednak u cesarza. Przyda się. W Nikozji. O. I Akra nam się naprawiło to po sabotażu. Raporty rekrutacji, dyplomatyczne wieści. I raport relacyjny. Wyszliście tu. Portu na przeszkolenie, możecie. No tu mógłbym też de facto nawet flotę sobie wyrwać. Niech jest w tylu, no. 60, logiczne straty. Mamy Iralkion. Więc jestem z tego zadowolony. Gdzie mogę? Czy tu mamy jakieś te? Pamiętam, chyba tu nic nie ma niestety do handlu. I tak mi to tam pasuje, że to zajęliśmy. Weźmy sobie najemników w postaci tej floty. Przyda się. Nasza kolejna flota i nam kazali jakby barii zablokować. Dobra, popłynąć na te barii. Okej, okay, i teraz tak, działamy szpieg jest tu pod Trebizondem. Są jakieś te ich oddziały kapitanów. Oni tu mają. Okej. Okay. No się to przeszkala. No trzeba to przeszkolić i ogarnąć powoli. Bo nasza liczba wojsk się zmniejsza stopniowo. No dobra, kończmy turę. I trajcy chcecie? Okej. Okay. No, ale my jesteśmy mega fajna frakcja, no nie wiem czemu sojuszu nie chcą, my jesteśmy mega fajni. Jak będzie odcinał nas jakiś krucjata net kosztem zniszczenia miasta, ja bym po prostu to miasto stawił bez garnizonu, jak się pojawią wreszcie ci, żeby oni po prostu sobie to zajęli. Zostanie tu, żeby po prostu to odbić wtedy. Tym samym sposobem, co robiliśmy z Kairem. Więc no. Na głupiego tak zwanego to zrobić. Myślę, że jak będziemy Korynt, pójdziemy na Ispartę i Smyrnę, które są dalej na ziemiach tureckich, żeby to też jednak tam se zdobyć, to południe. I zacząć zaciskać kocią na Bizantyjczykach. Jak możemy od drugiej strony, mamy już Korynt, będziemy mieli zajęty następnej turze. To jest takie to jest piękne, zajęliśmy se Korynt, zajmiemy zaraz. Więc dobra. Rozwinięta frakcja, dziękuję. Droga zablokowana, wieści rodowe. Okej, okay, w Aleksandrii nas zmarł kolega. Zdarza się. I dobra, idą kolejne fale tych. Z mi się nie podoba, ale dobra. Luxor. To wybudujmy. Al-Aqba. No, jak będzie to. Mekka. Nie, tej farmy pod rozwój. Tortosa. Nic tu nie możemy, to nie będzie to. Ale. O, super, możemy ulepszyć do zamku. Rodos. Będzie to i Iralki, on nam się naprawił. Ok, jest super. Dobra, to co? Jakieś trzy oddziały. No, dwa oddziały. Tak, jeszcze ty kolego, zacznij Bari blokować. Kwarę zmiany mają ten. Dobra. 500 aż straciliśmy, no ale dobra. To było na automacie, więc. Dwa oddziały poszły do piachu, ale. Żyjemy, to możemy tutaj niedługo werbować. Chyba będziemy mogli werbować gulamów, właśnie. Zaraz. Ile oni się rekrutują? Chyba ile? Nie pisze. Nie pisze ile, dobra. Wiecie co, ja bym to od razu zaczął budować już. By ich jednak mieć. I sobie wziąć tych najemników w postaci tych fajnych sierżantów. I nawet tych Turkmenów. No i dobra, możemy zakończyć tą turę. Chyba myślę. Weźmy was.
Idź mi tu, pod Smyrnę. Tu idź. No i okej, Smyrna jest tak broniona, że nikogo tu nie ma. Też jest de facto darmowa osada. No ale dobra. Ja bym mi spodziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subika. No i cóż, do zobaczenia. Na razie.